Drodzy bracia i siostry, jutro we Wrocławiu ma się odbyć maraton uliczny, bieg. Przybysze z najróżniejszych miast, chyba też z innych krajów, będą biegli przez centrum Wrocławia, tak aby w sumie całą trasę maratonu z tych ulic ułożyć, więc siłą rzeczy, szczególnie dla tych, którzy przybyli z zewnątrz, miasta nie znają, są już ustawione od kilku dni na tych głównych trasach biegu specjalne biało-czerwone znaki, które pokazują, którędy biec, aby dobiec do celu. Myślę, że mogłoby się wydarzyć, gdyby na którymś ze skrzyżowań, w tej chwili mam przed oczami ulicę Wyszyńskiego i odbiegającą od niej troszkę ulicę Prusa, gdyby tam na przykład zabrakło tych biało-czerwonych oznakowań, mogłoby się zdarzyć, że jakaś grupa zawodników, maratończyków skręciłaby mnie w tą ulicę z Olszewa. Skręciłaby mnie w ulicę Prusa, która też jest szeroka, ładna, atrakcyjna, mogliby pobiec złą drogą. Myślę też, że mogłoby się zdarzyć, że gdyby już ubiegli 300, 400 czy 500 metrów, mogliby napotkać jakichś mieszkańców Wrocławia, tej dzielnicy, tej ulicy, którzy zorientowaliby się, że biegacze biegną nie tam, gdzie trzeba, że ta droga to nie jest ta właściwa droga, że owszem, to są zawodnicy, owszem, są gorliwi, owszem, są pełni zapału, to są Maratończycy, biegną po mety, tylko no, ulica, na której się znaleźli, to nie to miejsce, które prowadzi do celu, a już na pewno nie najkrótszą drogą do celu. Ale jest ważne, w jaki sposób ci, którzy wiedzą, ci mieszkańcy tej dzielnicy, zakomunikowaliby zawodnikom ich błąd. Mogłoby się zdarzyć, że zakomunikowaliby to, siedząc sobie w parku na ławce, akurat w ulicy Prusa jest park z ławkami. Mogłoby się zdarzyć, że siedzą sobie na ławce, pogryzają pestki słonecznika i mówią: bracie, zmieniliście drogę, to nie tędy, a którędy? A co nas to obchodzi? My gryziemy słonecznik, my tylko wiemy, że to nie ta droga. Myślę, że mogliby się też zdarzyć inni, którzy na odmienny sposób zakomunikowaliby, że trasa, na której znaleźli się maratończycy, jest niewłaściwą. Mogliby powiedzieć: bracia, to nie ta ulica, to ulica Prusa, byście pobiegli z ulicy Wyszyńskiego, żebyście nie tracili czasu, to by pobiegniemy z nami. My nie jesteśmy maratończykami, jak tak 300 metrów to wam możemy pobiec. I pokażemy wam, jak wrócić na właściwą drogę. Myślę, że ten obraz mógłby się zdarzyć. Takie wydarzenie mogłoby mieć miejsce już jutro we Wrocławiu, kiedy będziemy mieli ów uliczny maraton, uliczny bieg. Może nam coś podpowiedzieć, posłużyć jako obraz tego, czym jest chrześcijaństwo. Długie czytanie z dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza podpowiedziało nam, że lud Boży składa się z uczestników maratonu. Pan Bóg ma plany nie na 10 metrów i 100 metrów. Pan Bóg ma plany na maraton. I to nie tylko obejmujące życie jednego człowieka. Pan Bóg ma plany maraton na pokolenia, na historię ludzkości, na historię zbawienia. I w tym maratonie wszyscy są potrzebni. Wszyscy. Ktoś mógł się nawet zniecierpliwić. Słuchając dzisiaj tej całej litanii imion, mógłby sobie pomyśleć: o, gdyby to była przynajmniej litania wszystkich świętych. Ale to nie była litania wszystkich świętych. Jedna z pań występujących w tej rodowodzie Jezusa Chrystusa, jak wiemy, zajmowała się sposobem zarabiania na życie, o którym nie wypada mówić w kaplicy. A jeden pan, który też był wymieniony w tym samym Piśmie Świętym, jest nazwany najgłupszym z ludu.
planu Bożego i wydobyć się ze swojego grzechu. I jednak można, nawracając się, brać udział w Bożym planie. Można też być najgłupszym z ludu. Pan Bóg jakoś postara się na krzywych liniach prosto swoją historię zbawienia opisać. Myślę, że kiedy mówimy o apologii, to mówimy o pomocy, ale takiej pomocy, która nie będzie pomocą wygłaszaną z ławeczki, gdzie pogryzamy pestki słonecznika, tylko będzie pomocą wygłaszaną przez tych, a może lepiej dzieleniem się przez tych, którzy chcą pomóc zawodnikom i chcą dołączyć do tego biegu, nawet jak nie jesteśmy maratończykami. Może umiemy tylko 100 metrów przebiec w miarę szybko. Zrobić to. Doprowadzić do drogi właściwej. Jeśli pytamy, skąd się bierze wielka popularność czasem dziwnych, a czasem dziwacznych mód duchowych albo niewłaściwych ścieżek, w które ludzie się zapędzają. Myślę, że owszem, błędy na skrzyżowaniach trzeba nazwać. To nie tędy. To tak się ten błąd nazywa, albo nawet może poważny błąd, a może i herezja. Ale sama idea, żeby biec, sama idea, że życie chrześcijanina bardziej przypomina maraton niż siedzenie na ławce, to akurat ta idea jest dobra. Myślę, że chrześcijanin ma prawo spotkać się z taką wersją chrześcijaństwa, która jest wersją z planem, która przypomina zagarnięcie przez falę, która przypomina zaproszenie do udziału w zawodach. Weźcie udział w wyznaczonych wam zawodach, mówi apostoł. Trzeba docenić, nazywając oczywiście po imieniu różne błędy i skrzywienia, i dziwne rzeczy, i dziwaczne. Trzeba jednak docenić to, że bywają popełniane te błędy przez ludzi, którzy mają dobrą intuicję, że mamy wziąć udział w wyznaczonych tam zawodach, że życie chrześcijańskie polega na tym, żeby od Boga przyjąć impuls do zawodów i od Boga dowiedzieć się, jaka jest wyznaczona przez Niego meta. I że w tych zawodach bierzemy udział wspólnie. Tak jak maraton jest tego samego dnia dla setek, a może tysięcy zawodników, tak samo bierzemy udział w biegu, który Pan Bóg wyznaczył Kościołowi, Kościołowi Bożemu, Kościołowi katolickiemu. I może się zdarzyć, że w jakichś miejscach, środowiskach, a może i epokach kościelnych zaniknie, albo przynajmniej osłabnie świadomość zawodów. Weźcie udział w wyznaczonych wam zawodach. Może się zdarzyć, że środowiska, w których się poruszamy, które znamy, w których wyrastamy, które widzimy, może się zdarzyć, że zatracą ten instynkt. Dobry, duchowy, chrześcijański instynkt. Mamy biec do mety. To my mamy wyznaczać, podpowiadać ludziom, które gdzieś biegnie i dokąd. Wtedy, jeżeli ten instynkt zaniknie, to jest podstawowa intuicja Nowego Testamentu, że Pan Bóg z Jezusem Chrystusem rozpoczyna nowy etap biegu, który, jak widzieliśmy z dzisiejszej Ewangelii, ma jeszcze swoją prehistorię, biegającą przez pokolenia, przez całe generacje. I od Pana Jezusa znowu biegnie przez pokolenie, przez całe generacje i dosięga także i nas, mówi apostoł na jednym miejscu, nas, których dosięga kres czasu. Kres czasów, nie w tym sensie, żeby jutro miało się wszystko koniecznie skończyć, ale w tym sensie, że jesteśmy na fali, która jest kresem i pokazuje ostateczną Bożą metę. Jeśli ten instynkt, to odczucie bycia w ruchu, bycia na fali, bycia wśród zawodników biegnących w maratonie, jeśli to odczucie osłabnie, to wtedy chrześcijanie zaczynają się rozglądać za innymi drogowskazami, za innymi, którzy podpowiadają, które biec. Wtedy może się zdarzyć, że na przykład, że w ogóle zaniknie poczucie, że bierzemy udział w jakimś ruchu, w jakimś nurcie, w jakimś prądzie, że się jakaś fala i możemy chrześcijaństwo przemienić.
przepisów. W niedzielę się idzie do kościoła, a coraz częściej jak się nie idzie, no to się nie idzie. To może się pójdzie na Boże Narodzenie. Albo bierze się ślub w kościele. Albo się to nie bierze. No, jak się nie bierze, to trudno. Może kiedyś się weźmie. I prawdę mówiąc, może się zdarzyć, że takie chrześcijaństwo bezruchowe, bezcelowe, bezmetowe ograniczy się do kilku przepisów, które wydają się coraz mniej zobowiązujące, no bo właściwie i po co? Chyba tylko po to, żeby nie mieć grzechu. No ale nie mieć grzechu, nie bardzo wiadomo z jakiego powodu, to też powoli traci swoją siłę motywacyjną. Może się zdarzyć inna sytuacja, że ktoś natchnienie do biegu bierze od ludzi mających zupełnie inne ideały, zupełnie inne przekonania. Kiedy jeszcze, jak te przekonania są po prostu dobre, powiedzmy, pasja ekologiczna jest dobra. Jest piękna, dobra i cenna. To jeszcze wtedy pół biedy, jeżeli to stawiamy na, znaczy my jako zarobieni chrześcijanie, jeśli to akurat stawiamy na pierwszym miejscu, to nie jest to, że to nie jest główne zajęcie kościoła. To nie jest główny cel, dla którego został ustanowiony Kościół. To nie jest główny cel wcielenia Syna Bożego, wybrania 12 apostołów i powiedzenia im, idźcie aż po krańce ziemi, ale przynajmniej cel jest dobry, no bo troska o ekologię na pewno jest czymś słusznym, ale zauważamy, że to zadubienie świadomości ruchu, celu, weźcie udział w wyznaczonych, przez Boga wyznaczonych wam zawodach, że może przybierać znacznie gorsze postacie. Coraz szerzej, częściej widzimy, jak uszy niektórych ochrzczonych nadstawiają się w stronę środowisk zdecydowanie nie tylko obok chrześcijańskich, ale i niechrześcijańskich. Coraz wyraźniej widzimy, jak uszy nadstawiają się na ducha powszechnej homoseksualizacji społeczeństwa, no bo no, taka jest moda, no tak się teraz myśli, no takie są teraz trendy. To jest nowoczesne. I zamiast prowadzenia przez ducha wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, ci są synami Bożymi, mamy prowadzenie przez ducha tego świata. Nazywa się to z niemiecka Zeitgeist, duch czasu, duch tego świata. Co ma znaczyć? Tak jak się myśli. Gdzie się myśli? No, w redakcjach, w bankach, w barach, na korowodach, na marszach. No, się tak myśli. No, skoro się tak myśli, no to duch tego świata tak porusza mentalność poza kościelną, no to jaka stawiła ucha, to zaczyna łapać tą falę. I to nas zacznie nieść. Od mówi święty Paweł II list do Koryntian, bierzecie innego ducha, nie tego, któregoście dostali. Dlatego takie ważne, aby ze świadomością apologetyczną pogłębiać też świadomość kościelną, eklezjalną, ale nie mamy tu na myśli tylko zrozumienie struktury Kościoła. Tak jakbyśmy rozumieli strukturę statku, który został zbudowany w stoczni, ale na razie jeszcze tej stoczni nie opuścił. Stoi sobie na tych rusztowaniach. I można zrozumieć jego strukturę, można go zwiedzić, o tu ma śrubę, tutaj ma nawet jakiś maszt, a tam ma kabiny i ładownie, ale stoi sobie na brzegu. Nie. My chcemy zrozumieć strukturę Kościoła, który, jak statku, który został zbudowany i wielo odpłynie. Został zbudowany po coś, żeby przemieszczać się przez falę czasu. Dlaczego potrzebna jest apologetyka? Wiem, że czasami drobny błąd w nawigacji wielkim okrętem, bo to było 3 stopnie na północ przekręcony ster, to chyba niedużo. No, 100 metrów od portu to niedużo, ale 8000 km od portu to jest bardzo dużo. Można wylądować na górze lodowej
której zamiast w Polsce, po drugiej stronie oceanu. O tym chcemy dzisiaj mówić. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto, w którym Biblia pokazuje nam historię utworzoną z ludzi wezwanych i powołanych. Niektórych świętych, niektórych nieświętych, niektórych całkiem nieświętych, niektórych, którzy pobudzili, ale wszyscy zostali wezwani, powołani do tego, żeby współtworzyć z Duchem Świętym historię zbawienia. Jeśli w Ewangelii słyszeliśmy dzisiaj, że z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, to się odnosi zarówno do tego, jak to było, kiedy Maryja i Józef się o tym dowiedzieli, to się odnosi też do tego, co było wcześniej. Z narodzeniem Jezusa było też i tak, że był potrzebny i Abraham, i Dawid, i Salomon, i nieszczęsny Roboam, i Ezechiasz, i Manasses, o których niewiele wiemy, wszyscy byli potrzebni. To taka świadomość kościelna, taka świadomość, że żyjemy, że dosięga nas kres czasów. Tak jak fali czasu, która idzie naprzód. I to my jesteśmy na tym kresie czasów. I to nas prowadzi Bóg Boży. Skąd to wiemy? My jesteśmy w Kościele Bożym. Jesteśmy w tych, którzy biorą udział w maratonie, którego nie tylko meta jest wyznaczona przez Boga, ale i trasa przez owe biało-czerwone znaki, jak na wrocławskiej ulicy Wyszyńskiego, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Niech dzisiaj wieczorem to właśnie stanie się wezwaniem Bożym i dla nas, i dla tych, którym przez apologetykę posługujemy. Weźcie udział w wyznaczonych